Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony, gdzie Bóg Król Świata całego dokonał życia swojego. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ta sama krew Cię skropiła, która nas z grzechów obmyła. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Podbój świata dla Ewangelii rozpoczyna się od wyjścia za próg domu, często w nieznane, czego przykładem jest dla nas życie Abrahama. Takie naprawdę owocne życie duchowe to jest kroczenie drogą wiary, drogą dla nas może czasami ciemną, niepewną, bo Boże plany, Boże myśli przewyższają nasze. I ta droga nasza będzie owocna, jak zaufamy Bogu, tak jak Abraham. Wyszedł w nieznane, opuścił życie stabilne. Byłem tam w 2000 roku, widziałem to miejsce, kultura była wysoka. I Abraham stał się nomadą. I my też, żebyśmy mogli dojść do tej Ojczyzny Niebieskiej, też musimy odrywać się od tej ziemi, przemieszczać się, szukać, uwalniać się od tego, co nas ciągnie ku tej ziemi. Niech właśnie w tej mszy świętej łaska Boża dokona pewnej przemiany, abyśmy postąpili znacznie w tym oderwaniu się, aby dotrzeć do obiecanej nam Ojczyzny Niebieskiej. W tej mszy świętej modlimy się o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi Królowej Pokoju nad wszystkimi osobami wspierającymi dzieło Fundacji Ubi Es. Następny kapłan modli się za świętej pamięci Mirosława Kruszewskiego oraz zmarłych z rodziny, Reginę i Dionizego Drozdów. I kolejny kapłan za świętej pamięci Elżbietę i Eugeniusza Kazimierczaków. Polećmy Bogu także własne intencje właśnie, które mamy w swoich sercach. Teraz byśmy mogli godnie i owocnie przeżyć tę najświętszą ofiarę, oczyśćmy nasze serca, wzbudzając żal za nasze przewinienia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry,
że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł do Abrama: wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego ojca do kraju, który Ci ukażę. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród, będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pokaż swą łaskę ufającym Tobie. Słowo Pana jest prorowe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna Jego łaski. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei pokładanej w Tobie. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Chwała Tobie, Królu Pan z wami. Jestem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy w Chrystusie Panu, z powodu choroby współbrata wziąłem tę mszę. Temat jest mi bardzo bliski dzisiejszych czytań, ale nie miałem czasu, żeby
uporządkować te myśli, więc powiem to, co może Duch mi tutaj podpowie. No, miałem tę łaskę być w tych miejscach i to, jeśli chodzi o Górę Tabor, na której dokonało się przemienienie Pana Jezusa, to wiele, wiele dni co roku na rekolekcje jeździłem, będąc na służbie w Bazylice Bożego Grobu i potem jeszcze mając tygodnie wolne też, także to było ponad 100 dni. Natomiast jeśli chodzi o Ur Chaldejski, gdzie urodził się Abraham i skąd wywędrował, o czym słyszymy w pierwszym czytaniu, no, byłem w roku jubileuszowym. To był krótki pobyt. Szukając swojego miejsca właśnie w kościele, w zakonie i pragnąc zyskać łaski jubileuszowe, był to rok 2000, jubileusz chrześcijaństwa, właśnie wyruszyłem na taką szaloną pielgrzymkę właśnie autostopem, bez pieniędzy, właśnie do tego Uru. Aby, tak jak Abraham właśnie, być prowadzonym przez Boga i by wzrosnąć w wierze, by dorosnąć do wiary naszego ojca w wierze, Abrahama. Ur leży na południu Iraku, gdzieś 120 km od Kuwejtu. I teren jest taki półpustynny, równinny. I kiedy dojeżdża się tam, to rzuca się w oczy takie gmaszysko, może 20-30 metrów wysokości. Jest to najlepiej zachowany zigurat, ołtarz świątyni Boga Księżyca. Właśnie w czasach Abrahama był tam kult Boga Księżyca i Abraham widział tą budowlę. Ona została odnowiona na planowany przyjazd Ojca Świętego. Nie doszło niestety do tego przyjazdu z pewnych względów, ale bardzo pragnął Ojciec Święty tam pojechać. To była jego wyśniona ziemia, o czym jeden dziennikarz włoski właśnie napisał w jednej z gazet. Czytałem o tym, będąc w Asyżu. I Abraham z ojcem i bratem odpowiedział temu wyzwaniu i wywędrował z Uri. Około 1000 kilometrów wzdłuż Eufratu przeszedł do Haranu. To następne miejsce, takie historyczne, obecnie jest na południu Turcji, na wschodzie i południowym wschodzie Turcji. Też tam byłem. I w Haranie zostawił swojego ojca i brata i dalej ze swoją rodziną powędrował w nieznane, do Kanaanu. I od niego początek wziął naród wybrany i właściwie wszyscy, którzy mają wiarę Abrahama, są jego dziećmi, wszyscy. Pierwotnie to oczywiście Żydzi, ale należy rozumieć to wybraństwo szerzej. I ten jest prawdziwym dzieckiem Abrahama, kto ma jego wiarę, kto ufa Bogu tak jak on. I właśnie wiecie, no łatwo słuchać o tym, może podziwiać nawet, ale właśnie wejść na drogę zaufania, no to jest niełatwo. Mam kontakt z moimi kolegami ze studiów jeszcze leśnych i kiedy taka była sytuacja, że oni byli zajęci i nie mogli mnie przyjąć, mówię, no to zostawcie klucz pod wycieraczką, ja przyjadę. O Boże, koniec świata, tylko nie to. No nie wiem. A małżeństwo, no bezdzietne, dobrze radzące sobie,
Ja pamiętam, będąc w Bazylice Bożego Grobu, spotkałem jedną Polkę, która przyjechała właśnie z misjonarzem ze Stanów. I właśnie odprawiali mszę w Bożym Grobie. Ja się tak przypadkowo dołączyłem. No i potem zaczęliśmy rozmawiać, bo miałem kilka już sytuacji, kiedy zapraszano mnie do Stanów. Jakoś nie wyszło. I ona mi wtedy powiedziała, żebym przyjechał, mówi, w Arizonie, tam w jednym z miast, gdzie miała jedno mieszkanie. Mówi, to klucz jest pod wycieraczką. I on całe pół roku pod tą wycieraczką był. Bo ona na lato jechała do Dakoty, na północ, bo to było lato, w Arizonie było za gorąco. I widzicie, ona pół roku trzymała ten klucz, nie bojąc się, że coś się złego stanie. I widzicie, miałem różne sytuacje, pielgrzymując do tego Ur, nawet pod Bukaresztem byłem zaatakowany nożem przez cyganów. No i zastanawiałem się, czy należy jechać dalej. Co będzie u muzułmanów? Ale po odmówieniu kilku różańców jakoś i odnalezieniu krzyżyka, który mi zerwano z różańca, jakoś wróciła ta nadzieja i zresztą zrobiłem to, co poradziłem właśnie jednej siostrze z trzeciego zakonu, która pieszo szła do Rzymu któregoś roku i która też miała sytuację taką trudną, stłużyła, wycofała się. A ja powiedziałem jej, że powinna iść dalej. No i wtedy musiałem być jakoś słowny wobec siebie, no i pojechałem. I dobrze, że to zrobiłem, bo nie było żadnej potem trudnej sytuacji. Dotarłem do tego Ur, potem dotarłem do Jerozolimy i tam odkryłem, że można podjąć służbę w Bazylice Bożego Grobu. Byłem 16 lat na tej służbie, potem jeszcze 2 lata w Jerozolimie, rok sabatyczny i próba utrzymania się tam dalej, ale z pewnych względów musiałem wrócić i dobrze, bo potem był COVID i tak nic nie można byłoby tam zdziałać. No i teraz jest ta możliwość powrotu i zabiegam o to, aby tak jak tutaj w końcu zaistniała adoracja wieczysta, o co cały czas zabiegałem i nie było to możliwe. Więc jest to świadectwo i tak patrzę na to życie nasze, no ono jest takie ułożone, te zabezpieczenia, no dałem wam przykład, jak można lękać się o wszystko. W wywiadzie z tej pielgrzymki to właśnie powiedziałem o tym lęku, który przeżywamy z różnych powodów. O wszystko się boimy. Właśnie ta wojna, choroby, ja wiem, terroryzm, no wszystko. Kryzys ten ekonomiczny, energetyczny. Tyle powodów jest do lęku. I wtedy tam zadałem pytania w tym wywiadzie, czy jednak chrześcijanin powinien się lękać? W Ewangelii świętego Jana mamy powiedziane, że ten się lęka, kto się nie wydoskonalił w miłości. Miłość usuwa lęk. A Bóg jest miłością. Czyli jak nie ma tego autentycznego zjednoczenia z Bogiem, to jest lęk. Wszystkiego się boimy. Święta Teresa z Awila kpiła z tych dusz, mówi, zajęczych, które się boją swojego cienia nawet. I mam taki przykład pani Agnieszki, która jest na pustelni, na obrzeżach Puszczy Boreckiej, na Mazurach. Wiecie, ta kobieta drobniutka, ona studiowała japonistykę, wyszła za Japończyka, on zmarł, wróciła do Polski. No i ona już tam w Japonii zaczęła tłumaczyć dzienniczek siostry Faustyny na japoński.
i potem inne te książki. I tutaj w domu jakoś warunków nie miała, w Warszawie mieszka, mimo że dom, willa i ogród, ale córki niewierzące, nie było klimatu duchowego do tego, więc wyjechała tam na Mazury, ma pustelnię. I wiecie, ona chodzi do kościoła 5 kilometrów codziennie, przez las. Widziała dwa razy wilki, i wiecie, nie uciekła, nie stworzyła. I pytam się, co one robiły. No, patrzyły się na nią. Wilk ma słaby wzrok, więc dopóki się nie ruszymy, to on nie ucieka, czy nie usuwa się. I byłem u niej nawet, i nawet szliśmy też wieczorem, pamiętam. Wiecie, to jest nieprawdopodobne, nie? Nieprawdopodobne. My boimy się na ulicę wyjść. Słuchamy w telewizji właśnie różne te o różnych sytuacjach, no i potem tak jesteśmy naszpikowani, że no, mówi się, że strach ma wielkie oczy. Naprawdę to wszystko jest wyolbrzymione. Dojechałem do Uri i podróżuję nocami i nic mi się nie dzieje. No ale robię to w duchu wiary. Daję się prowadzić. Może to są rzeczywiście treści nie z tego świata. Ale ja to doświadczyłem i bym chciał was zarazić tym zaufaniem. Właśnie od początku to nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego było mi bliskie i właśnie ćwiczyłem się cały czas w tym, co jest istotne dla tego nabożeństwa – ufność. Pan Jezus jeszcze po synie powiedział – tyle otrzymasz, na ile zaufasz. Naprawdę, bardzo wiele tracimy z powodu tych lęków. Szatan, jak jest znęci, to straszy, byle czym. Nie dajcie się właśnie zatrzymać w tej drodze do Boga. I teraz może jeszcze o tej drugiej sytuacji, o Górze Tabor. Też tam byłem ponad chyba w ciągu tych lat służby w Bożym Grobie, ponad 100 dni. No więc miejsce takie szczególne i tam Pan Jezus przemienił się, aby właśnie przygotować apostołów do tego trudnego momentu w jego życiu i w ich właśnie śmierci. Oni sobie wyobrażali inaczej działalność Mesjasza jako króla zwycięskiego, a on tu się okazał słaby. Siostra Faustyna też mówiła, że kiedy mają przyjść jakieś trudne chwile miały przyjść, to Pan Bóg jej ukazywał, no po prostu uchylał rąbek nieba właśnie, aby ją umocnić do tej walki. Po to tylko. Nie żeby już kosztowała tych radości niebiańskich, ale właśnie, żeby była umocniona, bo teraz to jest czas nie właśnie konsumowania. Tej pokusie uległ Piotr. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Właśnie jest ta pokusa, żeby tutaj sobie gniazdko wbić. A nie, trzeba właśnie się umacniać do walki. No bo niestety to życie to taki poligon. Tutaj nigdy nie będzie raju. Nigdy. Przyjdą pokolenia nowe, które nie będą tak mądre, żeby się uczyć na błędach poprzednich pokoleń. Będą popełniały błędy i będą ciągle wojny i tak dalej. I naszym zadaniem to jest po prostu no, przejść zwycięsko, aby dojść do tej właśnie Ojczyzny Niebieskiej. I właśnie ta droga Abrahama to nie tylko właśnie droga ziemska, wiecie, no, z Ur do Kanaanu, ale to właśnie to też symbol tej drogi naszej. Z ziemi do właśnie, z Jerozolimy, można powiedzieć, ziemskiej do niebieskiej. Życzę wam tego, żebyście naprawdę odważnie kroczyli i osiągnęli tę nasze,
żeby wasza wiara była właśnie na miarę tej wiary abrahamowej, żebyście tęsknili za tą ziemią właśnie obiecaną, niebem, żebyście wszystko zrobili, rzucili na szale nawet życie, aby to osiągnąć. Tak. Bardzo pomocne w tym jest właśnie pobyt w Ziemi Świętej, naprawdę. Tam wystarczy być, a łaska działa. Jak jeszcze człowiek się modli, to naprawdę to aż kipi. I życzę wam tego. Teraz ostatnio, kiedy zachęcałem byłych moich wolontariuszy do powrotu, no to było pytanie, a tam teraz jest tak niespokojnie bardzo. Jechałem do tej Ziemi Świętej, kiedy w Betlejem było 40 czołgów. I współbrat, który mi bilet kupił właśnie, mówi, no i jedziesz? No i tak, był taki moment zawahania, czy to jest Boże wezwanie, czy to brawura. No ale potem sobie powiedziałem, to nie sztuka jechać w takie warunki łatwe. Nie sztuka. Ignacy Loyola złożył tak prywatnie ślub czwarty posłuszeństwa papieżowi w sprawie misji trudnych. I właśnie wielu jezuitów już w Europie ginęło wtedy. I nie tylko, i franciszkanie. I właśnie nawet nasi współbracia, koledzy zginęli też w Peru. Więc módlmy się za tych misjonarzy właśnie, żeby, tak jak to dzisiaj jest wyznaczone, no żeby mieli tą odwagę, żeby byli tacy, którzy poświęcą nawet życie. I żebyśmy my także właśnie nie tchórzyli, a odważnie, owocnie zmierzali ku niebu. Amen. A teraz powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Jednego mamy Ojca Boga, dlatego jako dzieci Boże wspólnie się módlmy. Za misjonarzy, aby wytrwale nieśli Ewangelię na krańce świata. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za rządzących państwami, aby nie dyskryminowali głosicieli Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za prześladowanych z powodu imienia Jezusa, aby zachowali wiarę na swej krzyżowej drodze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za grzeszników,
aby doświadczyli łaski wielkopostnej skruchy i nawrócenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi Królowej Pokoju nad wszystkimi osobami wspierającymi dzieło Fundacji Ubi Es. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych misjonarzy, misjonarki, za naszych bliskich zmarłych, a także za świętej pamięci Mirosława Kruszewskiego oraz zmarłych z rodziny, Reginę i Dionizego Drozdów oraz za świętej pamięci Elżbietę i Eugeniusza Kazimierczaków, aby dostąpili radości w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas samych i za nasze rodziny, abyśmy nie pozostawali obojętni na Słowo Boże. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chwała niech będzie Tobie, Boże, bo nieustannie pochylasz się nad nami i nam błogosławisz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bóg jest światłością, i nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli chodzimy w światło gości, wtedy mamy łączność między sobą. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Bliskie jest Królestwo Boże. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, niech ta ofiara wyjedna nam przebaczenie grzechów i niech uświęci nasze dusze i ciała, abyśmy godnie obchodzili święta wielkanocne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Bogogodne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci na świętej górze odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eliasza, upewnił nas, że przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwstania. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Chorosa
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, Jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, Świętym naszym Ojcem Franciszkiem, Świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjąwszy Najświętszy Sakrament, składamy Tobie dziękczynienie za to, że nam pielgrzymującym na ziemi już teraz pozwalasz uczestniczyć w życiu wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ogłoszenia duszpasterskie na drugą niedzielę Wielkiego Postu. Dzisiaj po wszystkich mszach świętych odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes. Puszki znajdują się na balaskach przy ołtarzu. Dzisiaj po wszystkich zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwach wielkopostnych w piątki Droga Krzyżowa dla dzieci o godzinie 17, dla młodzieży i dorosłych po mszy świętej wieczornej około godziny 18:30. Zaś nabożeństwo gorzkich żali z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godzinie 17. W sobotę odbędzie się pierwsze z trzech nabożeństw pokutnych za grzechy przeciwko życiu. W tej intencji będziemy się modlić na mszy świętej o godzinie 11, a następnie przed Najświętszym Sakramentem zostanie odmówiona specjalna modlitwa matki o uwolnienie z ciężaru po grzechu aborcji. W sobotę też odbędzie się nocna pielgrzymka pokutna z Miedniewic do Niepokalanowa oraz czuwanie modlitewne w kaplicy św. Maksymiliana. Wyjazd pielgrzymów autokarami sprzed domu parafialnego o godzinie 20. Zapisy u pani Ani Włodarczyk. Telefon w gablocie. Początek czuwania o 20:30, na zakończenie wspólna msza święta w Bazylice w niedzielę o godzinie 5:45. Zapraszamy na cykl mini kateches na temat siedmiu sakramentów świętych pod tytułem Nie z tego świata. Są one głoszone we wszystkie niedziele Wielkiego Postu podczas mszy świętej o godzinie 10:00. W koszu przy ołtarzu świętego Antoniego zbieramy produkty spożywcze i chemiczne dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Rozdzielaniem tych darów zajmuje się parafialny zespół Caritas. Ofiary na kwiaty do grobu pańskiego można składać do oznaczonej puszki przy wyjściu z bazyliki. W intencji wszystkich ofiarodawców modlić się będziemy na mszy świętej w Wigilię Paschalną. Po mszy świętej przy ołtarzu świętego Franciszka odbędzie się poświęcenie dewocjonaliów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W zastępstwie ojca Piotra gorąco i serdecznie zachęcam do zabrania ze sobą dzisiaj kolejnego numeru Rycerza Niepokalanej na miesiąc marzec. Od tego miesiąca przez kolejne 8 miesięcy będziemy pochylać się w kolejnych numerach nad 8 błogosławieństwami, rozważając je, zagłębiając się jeszcze bardziej, aby zrozumieć, co tak naprawdę Jezus chce nam przekazać, dając nam te błogosławieństwa. W marcu o błogosławieni ubodzy w duchu. Czy trzeba być ubogim, aby wejść do Królestwa Niebieskiego? I o tym wszystkim na pewno dowiemy się z tego numeru. Poza tym wiele innych ciekawych artykułów i stałych rubryk, które już na pewno dobrze znacie, takie jak opowiadania czy podziękowania za otrzymane łaski. Gorąco i serdecznie zachęcam do lektury, życząc miłego czasu spędzonego z Rycerzem Niepokalanej. Zachęcam również do nabycia Rycerzyka Niepokalanej dla najmłodszych. Szczęść Boże. Powstańmy teraz. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do Pana świętej pamięci Ewa Wiśniewska, lat 84, z Ludwikowa,
i świętej pamięci Eugenia Brzezińska, lat 83, z Teresina. Wieczny odpoczynek raczy im dać, Panie. Wieczny odpoczynek raczy im dać, Panie. Wieczny odpoczynek raczy im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą piekła. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Oto Jezus umiera, uważaj grzeszników. Śmierć mu oczy zabiera, zapłacz niewdzięczników. Oto grzechy ludzkie, wyście to sprawili. Pana nas Bogiego złogośliwie zabiły. Bogu grzech